Zacznijmy od zdefiniowania sobie trzech zbiorów. Powiedzmy, że mam zbiór A, który się składa z liczb 1, 3, 5, 7, no i powiedzmy 18. Dalej zbiór B będzie się składał z takich elementów 1, 7, 18 i starczy. No i zbiór C będzie zawierał liczby 18, 7, 1 i 19. No i teraz pytanie. Czy zbiór B jest pod zbiorem zbioru A? Na co to jest podzbiór zapytacie? B jest pod zbiorem zbioru A, jeżeli każdy z elementów zbioru B jest również elementem zbioru A. No i w tej sytuacji tak jest, bo jedynka należy do A, 7 należy do A i 18 należy do A. Czyli tutaj B jest pod zbiorem zbioru A. I To oznacza się takim symbolem który tutaj napisałem. I ten symbol oznacza właśnie, że B jest pod zbiorem zbioru A. Jest podzbiorem A. Czyli każdy z elementów zbioru B jest również elementem zbioru A. Ale również okazuje się, że B jest właściwym podzbiorem zbioru A. Właściwym, czyli takim, który nie jest równy zbiorowi A. Czyli B jest podzbiorem zbioru A, ale nie jest mu równe. Co oznacza, że oprócz tych elementów, które należą do zbioru B, zbiór A zawiera też jakieś inne elementy. Co najmniej jeden. No i tak jest w tym wypadku. Czyli B jest właściwym podzbiorem właściwym, pod zbiorem A. I to oznacza ten symbol, który tutaj napisałem. No dobrze. Teraz zauważmy, że na przykład sam zbiór A jest swoim własnym podzbiorem. No bo każdy z elementów zbioru A jest również elementem zbioru A, czyli A jest swoim własnym podzbiorem. Ale czy A jest swoim własnym podzbiorem właściwym? No nie, dlatego że tak byłoby, jeżeli A zawierałby oprócz elementów zbioru A jeszcze jakieś inne elementy, czyli jakby nie był mu równy, ale akurat A jest równy zbiorowi A, więc nie jest swoim właściwym podzbiorem. Czyli to jest fałsz. Nieprawda. Taka relacja nie zachodzi. A nie jest swoim właściwym podzbiorem. No dobrze, a zastanówmy się nad takim pytaniem. Czy zbiór B jest pod zbiorem zbioru C. Czy B jest pod zbiorem zbioru C. No, sprawdźmy. 1 należy do C, siódemka należy do C, 18 należy do C, a więc każdy z elementów zbioru B jest również elementem zbioru C. Czyli ta relacja jest spełniona. B jest pod zbiorem zbioru C, a nawet więcej. B jest pod zbiorem właściwym zbioru C, ponieważ nie jest mu równy. Zbiór C zawiera również inne elementy, konkretnie jeden element, 19, który nie należy do zbioru B, a więc B jest pod zbiorem właściwym zbioru C. No dobrze. Następne pytanie. Czy zbiór C jest pod zbiorem? Zbioru A. Czy zbiór C jest pod zbiorem zbioru A? Zastanówmy się. 18 należy do A. 7 należy do A. 1 należy do A. Ale 19 nie zawiera się w zbiorze A. Czyli zbiór C nie jest pod zbiorem zbioru A. Czyli znowu mamy fałsz. To, co tutaj jest napisane, to jest nieprawda. Zbiór C nie jest pod zbiorem zbioru A. Teraz wprowadzę jeszcze jedno pojęcie, pojęcie nadzbioru. Powiemy, że zbiór A jest nadzbiorem zbioru B. Co oznacza, że zbiór A zawiera wszystkie elementy zbioru B. Czyli wszystkie elementy, które należą do zbioru B, są również elementami zbioru A. No, i jest to zwyczajnie odwrócenie tej relacji, która jest napisana tutaj u góry. To, że B jest podzbiorem zbioru A, jest równoważne temu, że A jest nadzbiorem zbioru B. A nawet więcej, możemy napisać, że A jest właściwym nadzbiorem zbioru B. A jest właściwym nadzbiorem zbioru B, ponieważ nie jest mu równy. Na zakończenie chciałbym zwrócić Waszą uwagę na fakt. Że nie zawsze pomiędzy dwoma zbiorami istnieje tego typu relacja. Na przykład zbiory A i zbiory C. Żaden z nich nie jest nadzbiorem ani podzbiorem drugiego.